Witam bardzo serdecznie z Zamask, gdzie przed chwilą zakończyliśmy zajęcia kolejnego dnia w ramach Tygodnia Dobrej Nowiny dla Dzieci. Myślę sobie, że tego typu wydarzenia, właśnie jak Tygodnie Dobrej Nowiny, są integralnym obrazem działań wielu różnych naszych parafii. I ogólnie rzecz biorąc, wakacyjny czas też sprzyja temu, aby planować różnego rodzaju zdarzenia, różne wyjazdy. Myślę, że teraz już, no niestety, nie da się tej rzeczywistości jakoś tam inaczej opisać. Znajdujemy się pod sam koniec wakacji i za nami, myślę, że wiele osób właśnie miało różnego rodzaju wyjazdy. Może jakieś wycieczki, może jakieś wczasy, może jakieś okazje, aby zwiedzić nowe, ciekawe tereny. I te wszystkie zdarzenia, moglibyśmy powiedzieć, łączą się pod takim kątem pewnego słowa, jakim jest planowanie. Bo przecież, żeby gdzieś pojechać, musimy to zaplanować. Żeby coś zwiedzić, również musimy to zaplanować. Żeby zorganizować jakieś wydarzenie, także musimy je zaplanować. Mówię o tym dlatego, że dzisiejsze słowo pochodzi z Psalmu 33, gdzie w 11 wersecie znajdujemy takie słowo: plan Pana trwa na wieki. Plan Pana trwa na wieki. I wydaje mi się, że wielokrotnie zdarzyło nam się usłyszeć takie słowa, taką sentencję mówiącą o tym, że jeżeli chcielibyśmy Pana Boga w jakiś sposób rozbawić, to moglibyśmy Mu opowiedzieć o naszych własnych planach. I wydaje mi się, że bardzo wielu z nas mogłoby się podpisać właśnie pod tego typu stwierdzeniem, dlatego że gdybyśmy spróbowali zaplanować sobie całe życie od A do Z, wiemy, że nie jest to możliwe. Wiemy, że niejednokrotnie bywamy zaskoczeni różnego rodzaju działaniami, jakimiś tam wydarzeniami, z którymi przychodzi nam się mierzyć i po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć nieraz, jak będzie wyglądał nasz kolejny dzień. A co dopiero zaplanować sobie dokładnie, jasno i wyraźnie kolejne tygodnie, miesiące, a może nawet lata. Bo czasami mamy pewne wizje, mamy pewne jakieś takie oczekiwania, plany w naszych głowach, które później no nie do końca mają odzwierciedlenie w tym, jak wygląda rzeczywistość. W takich wypadkach czasami możemy się zastanawiać, dlaczego nie udało nam się, aby faktycznie ta rzeczywistość tak wyglądała, jak sobie zaplanowaliśmy. Ale wydaje mi się, że wielokrotnie w momentach, kiedy jesteśmy w takich chwilach może też i trudniejszych, kiedy niekoniecznie nasze plany są zrealizowane, to słowo dzisiaj może być słowem ukojenia i słowem nadziei. Dlatego, że zwróćmy uwagę, psalmista napisał, że to plan Pana, Pana Boga, trwa na wieki. Niekoniecznie człowieka, ale Boga. I to, co ważniejsze, albo może tak samo ważne, co wynika z tego zdania tak naprawdę, wiąże się z tym, że każda osoba z nas jest integralnym elementem tego Bożego planu. Każdy z nas. I czasami możemy wysłyszeć takie stwierdzenia na zasadzie, że Pan Bóg ma dla nas plan. I myślę sobie, że niejednokrotnie jesteśmy w stanie zauważyć, że faktycznie ten plan się w naszym życiu realizuje. Kiedy mówimy o tym, że Pan Bóg ma dla nas plan, widzimy to chociażby, albo przede wszystkim właśnie, w osobie Jezusa Chrystusa. Ten plan dla każdego człowieka. Plan mówiący o tym, że Pan Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby nas zbawić, aby nas ocalić, aby dać nam życie. I życzę nam wszystkim, nie tylko i wyłącznie mówiąc o końcu wakacji, ale też na każdy dzień, czy do nowego roku szkolnego, czy w ogóle całościowo patrząc, życzę nam wszystkim tej świadomości, że plan Pana Boga trwa na wieki. I my wszyscy możemy być i jesteśmy częścią tego szczególnego Bożego planu. I tak naprawdę to, co dzieje się wokół nas, nie jest wynikiem przypadku. Ale możemy mieć taką świadomość, że bez względu na to, że nawet nie udaje nam się realizować naszych własnych planów, naszych własnych zamierzeń, Pan Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I On ma plan, który zawsze jest lepszy niż ten nasz własny. Plan Pana trwa na wieki. I taka świadomość, że ten plan jest zawsze dobry. Dziękuję za dzisiaj, z Panem Bogiem i do zobaczenia.